ale też ciekawe zawody o tyle, że ogromna przewaga prowadzącej Marlies Schild, Austriaczki, która jechała z numerem trzecim i nie oddała prowadzenia przez całe zawody, no ale przede wszystkim ta duża przewaga aż sekundowa nad koleżanką z reprezentacji Katrin Zettel, trzecia jest Dania Poutiainen. Ale myślę, że to w tym drugim przejeździe wszystko postawią na jedną kartę Susanna i Maria Risch, myślę, że Sarka Zachrobska, myślę, że Ania Persson również, bowiem w tych miejscach już od 2 do 10 różnice czasowe są bardzo niewielkie. Pamiętajmy, że każda kolejna startująca na trasę drugiego przejazdu ma przewagę po pierwszej odsłonie tej konkurencji. A zawody otwiera Tessa Worley z Francji. Ona traciła do prowadzącej Marlies Schild 4 sekundy 39 setnych. To są te ogromne różnice, o których wspominałam. No ale zważywszy na to, że Schild prowadzi na drugą sekundę, to te przetasowania w dalszych miejscach absolutnie będą miały miejsce. Wyszło słońce, jest ciepło. W związku z tym przyjemne zawody. W ogóle ta zima, jeśli chodzi o temperatury, to trochę rozpieszcza Alpejczyków. Natomiast jeśli chodzi o ilość śniegu, o nawierzchnię, to ciągle zawody stoją pod znakiem zapytania, czy oby na pewno uda się przygotować na tyle dobrze trasę, żeby tych 80 zawodniczek mogło pojechać bezpiecznie. 2 minuty, 3 sekundy i 38 setnych. Już widać, że ten